lata temu. Byłem zwykłym zjadaczem chleba, nie tak jak wy. Jeszcze 4 lata temu żyłem w swoich zniewoleniach, tak jak i wy żyjecie. Jeszcze 4 lata temu wydawało mi się, że żyję. Mam rodzinę, mam żonę i 2 dzieci, wybudowałem dom. I wiecie co? Myślałem, że to jest wszystko. Że zbawienie i radość to jest to, co mam w życiu. Ale każdego jednego dnia zżerał mnie lęk. Każdego jednego dnia zżerał mnie lęk, czy ja zarobię na to, żeby móc wykarmić dzieci. Każdego jednego dnia zżerał mnie lęk, czy ja się podobam swojej żonie. Każdego jednego dnia zżerał mnie lęk, czy ona będzie ze mną spała. I wiecie co? I ja nie wiedziałem. I każdego jednego dnia ja się bałem, że kolejny dzień może być tylko gorszy. I mimo, że skończyłem studia, jestem wykształconym człowiekiem, to nie dało mi radości. Wam się może wydaje, że Bóg jest tylko dla zboczeńców, dla pedofilów, homoseksualistów, ale Bóg jest także dla sędziów, Bóg jest także dla dobrych osób, takich jak ja. I wiecie co? Ja wtedy spotkałem człowieka, który mówił o dobrym Bogu, że Bóg jest dobry i tylko dobry, a szatan to jest bita pała i on jest tylko zły i on nienawidzi człowieka i on lubi tylko upadlać go. I wiecie co? Ja w tamtym momencie nie ufałem mu, tak jak wy nam nie ufacie. I to dobrze. Wiecie dlaczego? Bo ja w tamtym momencie zacząłem szukać i wtedy zawołałem: Boże, ja chcę Cię poznać. 30 lat chodziłem do kościoła katolickiego i nic się nie wydarzyło, i nic, i chodziłem, i pukałem, ale nic się nie wydarzyło. Ja w swoim życiu przestałem w którymś momencie szukać Boga, bo Bóg dla mnie był martwy, On nic nie mógł, a przedstawiano nam Boga jako figurkę na krzyżu przybitą, jako malutkiego Jezusika w ramionach wielkiej Maryi, przy wielkim cycu. Ale wiecie co? Ja wtedy zawołałem, mówię: Boże, ja chcę Cię poznać naprawdę, jaki Ty jesteś. Naprawdę, czy Ty jesteś żywym Bogiem? Czy Ty wskrzeszasz umarłych? Czy Ty uzdrawiasz chorych i wypędzasz demony? Czy Ty jesteś w stanie zmienić moje życie? Czy nic nie możesz? I wiecie co? W tamtym momencie On do mnie przyszedł. On do mnie przyszedł. Ja go nie widziałem, ja go nie słyszałem, ale w środku siebie wiedziałem, że jestem martwy. Wiecie co? To jest przedziwne uczucie, kiedy człowiek żyje, kiedy myśli, mówi, a wie, że jest w środku martwy. Ja tego Boga nie szukałem, ale On mnie znalazł. I wiecie co? Ja się wtedy zapytałem: Boże, o co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi w tym świecie, żeby żyć, żreć i umierać? Ale się okazało, że wcale nie o to chodzi. Chodzi tutaj o jedną rzecz, jedną w największą z możliwych rzeczy, aby uwierzyć być Boga tutaj na ziemi, bo jesteśmy tylko przejściówką. Jesteśmy tutaj tylko tymczasowo, tylko na chwilkę, na malutką chwilkę, a potem jest wielka wieczność. I wiecie co? I między życiem tu na ziemi a wiecznością jest wielka różnica, ogromna różnica. I tam do tego nieba można się dostać tylko przez jedną bardzo prościutką rzecz. Przez zawołanie do Niego. Słowo Boże mówi, że z łaski jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, aby nikt nie powiedział, że byłem dobrym człowiekiem, więc trafię albo do czysta, albo do nieba, ale Bóg jedyny wie, jak to będzie. Powiem wam prawdę, nie ma nic w Biblii o czystu, nie ma przejścióweczki, jest albo piekło, albo niebo i nie ma nic więcej. I między jednym a drugim jest ogromna różnica. Dlatego tutaj jesteśmy, aby krzyczeć i wołać do was, aby wszyscy tutaj na tym rynku usłyszeli głos. Nie będziemy ściszali naszego głosu. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że co nam Bóg objawił, abyśmy krzyczeli, aby każdy usłyszał. Bo powiem wam, dzisiaj jest dzień waszego zbawienia i za parę lat, może za parę chwil, staniecie przed tym Bogiem i On wam przypomni to miejsce, ten czas, że wysłyszeliście o dobrym Bogu i nic z tym nie zrobiliście. Ja wtedy, jak zawołałem do tego Boga, jak On do mnie przyszedł, wtedy powiedziałem: Boże, ja Ciebie potrzebuję. Potrzebuję Cię do zmiany swojego życia. Ja nie chcę tak żyć. Nie chcę żyć tą pustką. Nie chcę żyć tą niemocą. I wiecie co? On do mnie przyszedł. On do mnie przyszedł. I wtedy wszystko się zmieniło w moim życiu. Wszystko. 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 Bóg to jest zbawienie. Bóg jest radością.
Bóg jest mocą. Dzisiaj jestem w stanie stać tutaj, głosić Ewangelię, mówić o Jezusie, którego się wstydzicie, którego ja jeszcze 4 lata temu się wstydziłem. Łatwo jest stanąć w ławce w kościele i sobie powyć i popierdzieć w stołek, ale trudno jest wyjść i głosić o żywym Bogu, o Jezusie Chrystusie. Tak sobie myślicie w sercach i was i nas nienawidzicie, ale wiecie co? My was kochamy. Po to tu jesteśmy, aby wam głosić dobrą nowinę, że Bóg jest żywy i On czeka na was. Czeka w każdym jednym momencie, w każdej chwili. Wiecie co? Jeśli jest tu kozak, jeśli jest tu odważna osoba i chce oddać życie temu wielkiemu Królowi Królów i Panu Panów Jezusowi Chrystusowi, to niech podejdzie do mnie, albo podniesie rękę, a ja do Niego podejdę. Wiecie co? Ja wtedy zawołałem do Niego: Ojcze, ja Ciebie potrzebuję. Ja miałem i mam dobrego ojca, ale on był dla mnie niewystarczający. Bo wiecie co? Każdy z ojców zawiódł. Każdy z ojców ziemskich zawiódł, ale ten jeden, jedyny ojciec was nie zawiedzie. To jest wspaniały ojciec. I nasz kraj, Polska, to jest kraj, którym ojcostwo to jest deficyt. Ojcostwo to jest deficyt. Ale jeśli spotkasz tego jedynego, prawdziwego ojca w swoim życiu, uklękniesz na kolanach i zawołasz: Ojcze, ja Ciebie potrzebuję, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego życia. Wiecie co? On do was przyjdzie, bo to jest osoba i ja wam to gwarantuję, bo ja tego Boga nie szukałem, a on do mnie przyszedł. Zawołałem do Niego i On zjawił się w moim życiu. Ja zawołałem do Niego wtedy: Ojcze, dziękuję Tobie za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Za Niego, że On tam 2000 lat temu oddał swoje życie, abym ja mógł żyć. Oddał swoje życie, abym ja mógł żyć. Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus wziął tam 2000 lat temu na krzyżu wszelkie choroby. Dziękuję Ci, że ja mogę być zdrowy. Ojcze, dziękuję Ci, że mogę być wolny od wszelkich zniewoleń, od lęku, który mnie katował całe życie, od niemocy, która katowała mnie całe życie, od wszelkiego rodzaju syfu, który jest na tym świecie. I wiecie co? Wszystko się w moim życiu zmieniło. Jak zawołałem do Niego, powiedziałem: Jezus, ja Ciebie potrzebuję. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Bądź moim Królem w moim życiu. I wiecie co? Może wam się wydaje, że oddanie życia Jezusowi to jest bycie takimi ludźmi jak my. Nie. To jest bycie wspanialszym człowiekiem niż my jesteśmy. Bo Jezus powiedział, że będziecie robili rzeczy większe niż ja czynię. I robimy każdego dnia większe rzeczy niż On czynił. I wy możecie. Wy możecie uzdrawiać. Jeżeli uznacie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Jedyną drogą. Jedyną drogą. Jedyną drogą. Kocham Cię, przyjacielu. Kocham Cię. Kocham Cię, przyjacielu. Jutro pójdziesz do kościoła i będziesz się spowiadał. Ojcze, dziękuję Ci za tego człowieka. Za jego miłość. Ojcze, Duchu Święty, dotykaj Jego. Zmień Go. Uwielbiam Cię. Wiecie co? Wspaniale jest tutaj być i do was głosić, że Bóg jest Bogiem dobrym, że Bóg jest Zbawicielem i że On jest osobą. To jest osoba, która przychodzi i przytula. To jest osoba, która przychodzi i pociesza. To jest osoba, która zmienia życie i niemoc czyni w moc. Radość. On przychodzi z radością. Słuchajcie, nie ma zbawienia w uczynkach. Słowo Boże mówi, że z łaski jesteśmy zbawieni. I że jeżeli swoimi ustami uznasz: Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. A w sercu swoim, jeżeli uwierzysz, że On wstał z martwych. Wiecie co? Nikt tu w tym kraju nie wierzy, że Jezus z martwych stał. Chodzicie, świętujecie, ale nie twierdzicie, że tak wydarzyło się naprawdę. Ja wtedy, kiedy uwierzyłem, że jest moc, aby wstawać z martwych, że jest moc do tego, aby żyć zwycięskim życiem, wszystko się w moim życiu zmieniło. I wszystko zmieniło się w życiu tych ludzi, którzy tu są. Oni byli niemocni. Oni nie potrafili. Ja też nie potrafiłem. Ale jak spotkałem tego swojego Boga, którym jest moim Ojcem, wspaniałym i najlepszym, którego kocham ponad życie, to wszystko się zmieniło. On jest wielki. Słuchajcie, jeżeli wrócicie do domu, jeżeli się wstydzicie podejść i oddać Jemu swoje życie, zawołajcie tam, zawołajcie: Kocham Cię, przyjacielu, kocham Cię. Jak skończę mówić, jak skończę, ale proszę Cię, przyjacielu, proszę Cię, przyjacielu, musisz pojednać się z Bogiem. Do piekła idziesz, kochany, do piekła.
Ja też szedłem do piekła. Ja 4 lata temu jeszcze szedłem do piekła. Dlaczego? Bo jeśli nie uzna Boga Panem i Zbawicielem, idzie się do piekła. Nie za uczynki, nie za bycie dobrym człowiekiem. Ale za uznanie Go jako istotę boską. Zostańcie z nami, przyjaciele. Słuchajcie, co mamy do was do powiedzenia. Bawcie się i tańczcie razem z nami. Porzućcie swoje niemoce. Porzućcie swoją zgorzkniałość. Zostańcie z nami.